Bohaterowie Tour de Pologne, cykl rozmów z ludźmi, którzy tworzyli historię tego wyścigu, którzy wygrywali ten wyścig. Rozpoczynamy od rozmowy z jednym z trzech trzykrotnych zwycięzców naszego narodowego Touru, Darkiem Baranowskim. Witam Cię, Darku. Dzień dobry, witam Adam, witam Państwa. Jest rok 1991. Darek Baranowski ma 19 lat, debiutuje w Tour de Pologne, ale sukcesów już ma kilka na koncie. Tak, debiutuje w Tour de Pologne. 91 rok był to pierwszy mój rok w seniorach, jak to się kiedyś mówiło. Jeszcze tak, no były kategorie młodzieżowe, ale orlików za bardzo nie było. W roku 90 jeździłem w juniorach, a w 91 w seniorach. I zaczęło się dla mnie, no tak nawet niespodziewanie, dobrze jazda w seniorach, bo straszyli wszyscy, a w juniorach wygrywałeś Mistrzostwa Polski na czas, w górach, bo tam tych troszkę różnych wyścigów się w juniorach wygrało, ale w seniorach to już jest inne ściganie, nie będzie tak łatwo. Troszkę z obawą przechodziłem właśnie do ścigania w seniorach, ale od razu byłem w kadrze Polski, w tej dorosłej, pojechałem w maju na wyścig pokoju, to wtedy jeszcze miałem niecałe 19 lat, nieskończone, bo w maju, a kończyłem w czerwcu, czyli można powiedzieć 18-latek. I wyścigu pokoju, pierwsza tak duża moja impreza, drugie miejsce, gdzie mogło być nawet zwycięstwo, bo wspomniana już nieraz to opowiadałem, kraksa do Polanicy, w której straciłem szansę na zwycięstwo w całym wyścigu, ale wygrałem czasówkę w Zieleńcu. Także drugie miejsce w wyścigu pokoju w bardzo młodym wieku. Później przed wyścig Solidarności Olimpijczyków w tym samym roku. Ponownie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Z Tomkiem Wrożyną przegrałem. I wreszcie we wrześniu Tour de Pologne, trzecia duża impreza sezonu. I debiut w seniorach, debiut w Tour de Pologne, ale byłem nastawiony na walkę. Po tych dwóch wcześniejszych drugich miejscach Tour de Pologne trzeba wygrać. Jesteś kolarzem OZ-KOL Wałbrzych. OZ-KOL Wałbrzych, 91 rok. Tak, startowaliśmy jeszcze właśnie w takich barwach OZ-KOL-e. Regionalne drużyny startowały głównie. U nas kolarze byli z Nowej Rudy i z Górnika Wałbrzych i taka mieszanka OZ-KOL-u Wałbrzych. No, skład bardzo dobry. Z Górnika, czy Radek Romanik, Zbieszek Kazimierczak z Nowej Rudy, Grzesiek Rosoliński, czy Artur Lemcio chociażby. I inne ekipy w Polski też były takie, w większości składy regionalne, plus oczywiście też kluby, niektóre drużyny takie wystawiały swoje kluby i kilka reprezentacji zagranicznych, takich narodowych. Ale to jest jeszcze wyścig amatorski, to jest 48. edycja Tour de Pologne. 8 etapów, wszystko zaczyna się w Gdańsku. Etapy płaskie tak naprawdę, szaleje Zbigniew Spruch, który wygrywa 3 etapy, jest świetnym sprinterem, wiezie koszulkę lidera, ale przychodzi czasówka w Kaliszu. Ty jedziesz czujnie, nie tracisz, nie szalejesz na tych płaskich etapach, bo to nie jest twój teren, ty nie byłeś nigdy sprinterem, no ale przychodzi ta czasówka. Tak, jak powiedziałeś, Gdańsk, start, meta w Kaliszu, czyli gór za dużych nie było po drodze podczas tych etapów. Było zimno, były wiatry, były deszcze i należało, to była najgorsza obawa, aby gdzieś nie stracić. Ale zazwyczaj przyjeżdżała większa grupa do mety, zawsze w niej byłem i tylko czekałem na ostatni etap jazdy indywidualną na czas. 21 km w Kaliszu, zajmowałem 10. miejsce przed finałową czasówką. No i czasówka, na którą liczyłem. No i na tym oto rowerze. To jest właśnie bardzo pamiątkowy dla mnie rower od Franciszka Ardela. Ardel, montowany w Szwajcarii. Franciszek Ardel, Polak z Dolnego Śląska. W roku 90, gdy skończyłem kategorię juniora, gdy byłem w Górniku Wałbrzych, Franciszek Ardel przekazał dla mnie kozę, czyli rower do jazdy indywidualnej na czas. I też rower do jazdy podczas wyścigu ze startu wspólnego. Tyle, że na rowerze ze startu wspólnego no, za dużo nie jeździłem, bo byłem wtedy w kadrze, mieliśmy rowery kadrowe, no różnie było, kadrowe, klubowe, ale koza jak najbardziej, na niej jechałem. I w 91 roku na tej kozie w Kaliszu wygrałem czasówkę i z miejsca 10 przed jazdą indywidualną na czas awansowałem na pierwszy. No. I w końcu po tych dwóch miejscach, tych wyścigach wcześniejszych przyszedł Tour de Pologne i przyszło w pierwszym starcie
pierwsze wymarzone zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Mariusz Bilecki, który przegrywa z tobą prawie o minutę, bo tam były 52 sekundy, a więc to, no to, jest, to jest spora przewaga na koniec. Czyli no, przed czasówką mieliśmy mniej więcej podobny czas. Ja byłem co prawda 10 w klasyfikacji, ale nie były duże różnice, bo jak powiedziałem, niewiele się wydarzyło. No. Ci, co stracili, to stracili, ale jednak ta czołówka była dosyć duża z wyrównanym czasem, a czasówka poszła mi idealnie. I to zaowocowało też dużą przewagą w klasyfikacji generalnej, jak można powiedzieć. W roku 92 już było troszeczkę inaczej. No właśnie. Ten wyścig kończysz, nagrodą jest samochód? Był chyba mały Fiat, chociaż nie pamiętam, jakoś tak jak przez mgłę ten rok 91 pamiętam. Może jeszcze wtedy nie było nawet samochodu. No, ale w każdym razie debiutant Dariusz Baranowski wygrywa swój pierwszy Tour de Pologne. Przychodzi rok 92. No i już jako obrońca tytułu startujesz. To też startuje się troszeczkę inaczej. Tak, klub już się inaczej też nazywa. Tak, wtedy już jadę w Górniku Wałbrzych. Mamy sponsora Sonia. Sonia Górnik Wałbrzych. Mocny skład. I oczywiście oczekiwania. Trzeba obronić tytuł. Wcześniej też drugie miejsce w wyścigu Solidarności Olimpijczyków było. Tam dobry się, omen. Tam się, ale nie udało się wygrać. I przychodzi Tour de Pologne. Znowu 8 etapów, Częstochowa, tak. Głuchołazy tym razem. Tak. Głuchołazy, Nysa, w Nysie ta ostatnia czasówka, Nysa, Głuchołazy, Nysa, start w Częstochowie i w tym wyścigu w 92 roku już się bardzo dużo działo. To pamiętam, nie było tak, aby tylko pilnować grupę jak w tym pierwszym, przyjeżdżać w peletonie. W 92 już należało troszeczkę walczyć. Ja pamiętam pierwszy etap w Częstochowie. I już no, szczępy były, można powiedzieć, z peletonu. Przyjechały takie niewielkie grupki. No i tam już na tym pierwszym etapie byłem w tej pierwszej grupce. Później Kielce, też bardzo dużo się działo. Trzeci etap, meta w Wieliczce. Na słynnym podjeździe, takim brukowanym, jak z Flandrii. Ja jeszcze wtedy nie jeździłem po takich drogach. Naprawdę flandryjski podjazd w Wieliczce. I Raimundas Rumsas. Tam odjechał nam troszeczkę i mi też, tam pamiętam byłem czwarty na tym etapie, ale straciłem około minuty do Raimundasa Rumsasa, do Litwina. Właśnie Litwini byli najtrudniejszymi rywalami chyba, bardzo mocny skład przywieźli na Tour de Pologne. Tak, bo to znowu były reprezentacje narodowe, bo tu znowu jeszcze nie było grup zawodowych, natomiast reprezentacje narodowe przyjechały i właśnie Rumsas wtedy w świetnej formie. Tak, narodowe, klubowe, oczywiście wszyscy ci polscy kolarze, którzy wcześniej, jak ja jeszcze byłem juniorem czy juniorem młodszym, oni wygrywali Tour de Pologne, jeździli, ta starsza gwardia, oni wszyscy też jechali przecież, jeszcze w 91 i podobnie w 92. Całe polskie kolarstwo, wszyscy byli kolarze znacznie starsi ode mnie, po 10 lat starsi ode mnie przecież, byli w peletonie. Czyli Wieliczka, tutaj nadrobił Rumsas, przyszedł etap do Bielsko-Białej, z kolei już trudniejszy po górach. Wtedy ja odjechałem w takiej niewielkiej grupce, gdzie zająłem trzecie miejsce na etapie. Wtedy ja z kolei troszeczkę odrobiłem nad Litwinem. I taka walka była w zasadzie każdego dnia. Raimundas Rumsas jechał w koszulce lidera. I jak pamiętam, miał dosyć sporą przewagę przed finałową czasówką w Nysie. Czuł się praktycznie chyba pewien zwycięstwa w całym wyścigu, bo miał około minuty nade mną przewagi. W Nysie czasówka była dłuższa niż w Kaliszu, 39 km. Oczywiście na moją korzyść, bo była dłuższa, czyli można było stratę odrobić. I jak się okazało... Znowu ta koza. Rok 92 rok. Tak, ta koza Ardela. I ponownie wygrywam czasówkę w Nysie. Raimundas Rumsas jedzie jako ostatni, zna czasy, bo on był liderem, ale zabrakło mu kilka sekund. Minutę 13 wtedy stracił do ciebie na tej czasówce. Tam jeszcze Piotr Chmielewski też bardzo dobrze pojechał, on był drugi. No ale po raz drugi historia się powtarza, czyli nie jesteś liderem przez cały wyścig, liderzy są inni, a ta ostatnia czasówka jest dla ciebie, tak. I odnosisz swoje drugie zwycięstwo, tak, w Tour de Pologne. My na tych wszystkich etapach wcześniejszych walczyliśmy między sobą, ale ja cały czas miałem w głowie czasówkę. Ta ostatnia czasówka, mówię, to musi być mój dzień. Raimundas Rumsas też liczył na czasówkę, bo on był dobrym kolarzem. Później go pamiętamy z peletonu zawodowego. Też był dobrym kolarzem, dobrym czasowcem i też miał minutę, dlatego powiedziałem praktycznie pewien, no, ale się okazało, że udało się, odrobiłem po prostu, wywalczyłem, wygrałem czasówkę i cały wyścig drugi raz z rzędu Tour de Pologne, także to już był, no troszeczkę już byłem sam, nie dowierzałem, że tak to się toczy, bo w
wcześniej, gdy jeszcze właśnie w tych młodszych kategoriach gdzieś się marzyło o Tour de Pologne. Wtedy ja jeszcze nie myślałem o Tour de France. Gdy byłem młodzikiem, juniorem młodszym, Tour de France, Giro, Vuelta, to nie wiedziałem za bardzo, że to są takie wyścigi. Wiedziałem, że jest Tour de Pologne, że jest wyścig pokoju i właśnie Tour de Pologne marzyłem, nasz narodowy wyścig, żeby wygrywać i dwa starty i dwa zwycięstwa. Tak, chociaż losy tego wyścigu wtedy cały czas się ważyły, bo to nie było tak, pamiętam, że ten 92 rok, tam Tadeusz Mytnik także pomagał, żeby zorganizować ten wyścig, żeby on w ogóle się odbył, no bo wiadomo, on gdzieś przez wyścig pokoju spadł tam troszkę, spadło jego znaczenie. No i przychodzi rok 93. Tutaj już Czesław Lang przejmuje ten wyścig, to jest 50. edycja. Wcześniej bardzo fajne kryterium Animexu, taki pierwszy właściwie zawodowe ściganie w Polsce, tam przecież Zanon Zaskuła przecież świetnie jechał w tym wyścigu, Moreno Argentin, Mauricio Fondriest, więc tu już przyjeżdżają zawodowcy, zobaczyć, czy w ogóle są asfalty w tej części Europy, okazuje się, że są. Czy nie tylko Paryż-Roubaix tak. będą mieli. Tak, no i przychodzi ten 93. rok, czyli to już jest wyścig z udziałem zawodowców, to jest 12 etapów, dłuższa impreza, no i tutaj już te losy w wyścigu troszeczkę inaczej się ważą. Jest czasówka drużynowa, ty jedziesz w grupie zawodowej już wtedy. No, w naszej polskiej, tak, tak. Wtedy byłem w drużynie PKS Land Rover Legia Warszawa, czyli byłem jakby w Legii Warszawa, ale Czesław Lang był naszym sponsorem, PKS, duża firma transportowa, także no, to już taka drużyna, no, można powiedzieć, półzawodowa. Wszystko mieliśmy, czego nam trzeba po prostu na tamte warunki, to aż za dużo. Zgrupowania we Włoszech przed wyścigiem, stroje, rowery, no, wszystko na najwyższym poziomie. Przyjeżdżają zawodowcy, mocne składy. Pierwszy taki wyścig, konfrontacja z zawodowcami w ogóle. Ja się nigdy z zawodowcami wcześniej nie ścigałem i była obawa. Wiele głosów było, o, Baranowski trzeci raz to już nie wygra, bo teraz przyjeżdżają zawodowcy. To już nie takie ściganie z amatorami, jak to było wcześniej. No ale ja jednak zmotywowany, z bardzo mocnym składem, z bardzo mocną drużyną, właśnie drugi etap, jazda drużynowa na czas. Startujemy w Warszawie, w ogóle prolog w Warszawie, bardzo ładne różne takie konkurencje do różnego rodzaju wyścigi, czasóweczka krótka, małe kryterium, różni kolarze. Żeby koszulki też założyć. Mi już też się udało od razu koszulkę Górala wywalczyć na jednym z takich wyścigów, czyli zieloną. Na podium się pojawiłem. I później jazda drużynowa na czas właśnie, etap drugi. I z tego podium już nie schodziłeś w zasadzie, bo Lupejkis wygrywa pierwszy etap, ale potem przychodzi ta czasówka drużynowa, ale znowu Litwini są lepsi. Tak, Litwini są lepsi, ale my zajmujemy drugie miejsce. Drugie miejsce, 10 sekund tylko tracimy do Litwinów, ale nadrabiamy dosyć sporo nad innymi drużynami, tymi zawodowymi czy polskimi mocnymi teamami, bo przecież takie też jechały. Drugie miejsce, no, co już dawało mi już gdzieś tam wysokie miejsce i taką zdobyłem pewność siebie, że o, już jest jakaś przewaga mentalna, jednak mam dobrą drużynę, wtedy Grzesiek Rosoliński, Jarek Chojnacki, bardzo doświadczony, Bernard Bocian jechał, Paweł Niedźwiecki czy Marcin Gębka, no, Grzesiek Rosoliński, także skład dobry, motywacja była. No i po tej drużynie wszystko dobrze się układało. No i ten wyścig już też miał trochę inną otoczkę. To już jednak czuło się, że to jest trochę inne ściganie. Tak, to już byli zawodowcy. No jak jeszcze tak porównałbym historię, jak się zmieniało kolarstwo, nawet jak teraz, bo akurat 30 lat temu wygrałem swój pierwszy Tour de Pologne, to był rok 91, czyli niedawno, no w tym roku jakby 30. rocznica i cofnę się do tamtych czasów, porównując z tymi czasami, jakie mamy teraz. To wtedy nie spało się jeszcze w hotelach, w 92 było lepiej, w 93 już były hotele fajne właśnie, to już był taki wyścig naprawdę zrobiony zawodowy, hotele, mieliśmy już autobus, nawet pranie robili masażyści, były masaże, no bo wcześniej to różnie z tym było, w 91 roku to i tak na Tour de Pologne było super, bo na pozostałych innych wyścigach etapowych powiedzmy mogło być czasami jeszcze gorzej. Spaliśmy często w internatach, nie w hotelach, cała drużyna w jednym pokoju, niemalże cały peleton na jednym piętrze. No i oczywiście tak, w pokojach no nie było łazienek, jedna łazienka na korytarzu, walka rano, no cały peleton niemalże do tych łazienek, papieru nie ma, trzeba ze swoją rolką niemalże iść. Po etapie, takie to były czasy. No, to nie było taka sielanka jak teraz. Po etapie walka szybko do tego internatu przyjechać,
pod prysznic, bo kto pierwszy, to się kąpał w ciepłej wodzie, a ci pozostali już w zimnej. Bo już ciepłej. Czyli na etapie się też walczyło o prysznic, nie tylko o podium, ale też o prysznic. Tak, i walka o ten prysznic po etapie w tej łazience tak z 10 umywalek wisiało, wszyscy tam pranie swoje, spodenki, koszulki. Nie było pralek, tak jak powiedziałem. To się prało wszystko w umywalce. Rozmowy takie tam wtedy były poetapowe, wszyscy piorą swoje rzeczy rozwieszane gdzieś po oknach, po szafach, po krzesłach. Koszulki oczywiście to rzadko kiedy wysychało, później na drugi dzień jechało się w jakichś mokrych spodenkach, koszulkach. No. A nie zawsze słońce świeciło, żeby szybko wysuszyć. No albo lało, no to i tak za chwilę było wszystko mokre. Także, także to były troszkę inne czasy, także nie tylko samo ściganie i walka na etapie, a później do łóżeczka, masaż i koniec, a tutaj jednak się walczyło nie tylko na trasie, ale i poza... Poza wyścigiem również, ale to bardzo, no tak można powiedzieć, się teraz miło wspomina, ale można powiedzieć, ta zmiana zakwaterowania, no ogromna, to się zmieniło, bo powiedzmy już później, jak już się wsiadało na rower, staliśmy na starcie, taktyka, jazda, to już mniej więcej aż w tej kwestii wielkich zmian nie ma, ale wygląd drużyn, zakwaterowanie, to wszystko jednak to się zmieniło przez te 30 lat bardzo. Wróćmy do tego 93 roku. Drużynowa jazda na czas, jak powiedziałeś, drugie miejsce. Jesteś wysoko w klasyfikacji generalnej, ale też wyścig wjeżdża w góry tym razem. Tak, wjeżdża wyścig w góry. No, tutaj też obawiałem się etapu do Zakopanego. To był trudny górski etap. Tak obawiałem się. No, nie wiedziałem, jak ci zawodowcy faktycznie w tych górach pojadą. No to okaże się, że 10 minut stracę i co mi po tych sekundach z drużyny. Także gór troszeczkę się obawiałem, ale też pewnie się dosyć czułem, bo wiedziałem, że po górach też potrafię jeździć. No i etap do Zakopanego. Peleton się rwie na górach, rwie, coraz mniejszy, cały czas jadę. W końcu niewielka grupka nas została. No to przed Zakopanem jeszcze zaatakowałem. Mówię, najlepszą obroną jest atak. No i pamiętam, jak dzisiaj na Zakopiance do Zakopanego, nawet mam takie tutaj zdjęcie z Szczarkiem Zamaną, uciekamy. No, dogonili nas przed Zakopanem, ale dogonią nas 6 kolarzy tylko i do Zakopanego na tym etapie najtrudniejszym królewskim dojechała nas grupka 8 zawodników. Sami doświadczeni kolarze w tej grupce się znaleźli. Czarek Zamana wygrał etap, no ale ja byłem tam, gdzie powinienem być. W czołówce nic nie straciłem, a jeszcze nadrobiłem nad wieloma innymi kolarzami, także etap bardzo na plus. I po tym etapie byłem wysoko w klasyfikacji generalnej, wiedziałem, że już góry za nami, zawodowcy nie odjadą, co najtrudniejsze za nami, a przed nami jeszcze czasówka na 10 etapie i tam wiedziałem, że tam jeszcze upatrywałem swojej szansy, aby jednak też trzeci raz z rzędu wygrać czasówkę. Czasówka była w Gnieźnie, to był 10 etap. I przegrałeś. Przegrałem, czyli tak jak wcześniej, no bo nie jechałem już na tej kozie. No właśnie, to już tej kozy na tej nie kozie było. Już nie było, ta koza była tylko od zwycięstw, rok 91 i drugi. Przyszedł rok 93, był już inny rower, czasówki nie wygrałem, byłem drugi, ale założyłem koszulkę lidera. No właśnie, po raz pierwszy, bo w poprzednich wyścigach nie jechałeś w tej koszulce, zakładałeś ją po ostatnim etapie, a tutaj jedziesz i musisz już bronić koszulkę. Tak, i właśnie tutaj było uczucie fantastyczne, bo na etap 11 do Bydgoszczy, etap 12 ostatni do Płocka, jechałem w koszulce lidera. No i to była taka dodatkowa obawa, pamiętam, bo wcześniej tak, no kontrola, być wysoko, wszędzie oczywiście na wiatrach, na rantach, w deszczu, w zimnie, to wyścigi tak się kiedyś rozgrywały, zawsze być z przodu, nie stracić, a tutaj nagle koszulka, czyli też trzeba odpierać ataki ewentualne, też było zimno, bo też był wiatr. Do Bydgoszczy wcale nie było łatwo, chociaż przyjechała dosyć duża grupa, ale etap ostatni do Płocka, ja pamiętam wiatrzycho straszne, zimno, deszcz. Ja w tej koszulce lidera i mówię, no to trzeba obronić, to jest ostatni etap. No ale drużyna, jak powiedziałem, miałem dobrą, wsparcie dobre, udało się obronić i po raz trzeci z rzędu Tour de Pologne wygrać. Marek Leśniewski wtedy drugi, traci do Ciebie 56 sekund, więc tu przewaga jest dosyć wyraźna. No i dołączasz do tego grona trzykrotnych zwycięzców Tour de Pologne. Tak, to było wspaniałe. Sam pan Marian Więckowski tutaj właśnie mi, mam zdjęcie, gratulował trzeciego zwycięstwa, tego czego wcześniej pan Marian dokonał. 3 zwycięstwa z rzędu.
I to nie jest twój ostatni start w Tour de Pologne, ale już potem nie udaje się wygrać. Tak, później, tak, to był mój trzeci start z rzędu, trzeci wygrany. W sumie 9 razy przejechałem Tour de Pologne. Później już nigdy nie wygrałem. No, swoje najlepsze lata, można powiedzieć, też nie startowałem. To już się troszkę różnie układało. Gdy jeździłem 4 lata w Banesto, nigdy nie startowałem w Tour de Pologne. Następny rok, 94, gdy w Wiktorii Rybnik jeździłem, zająłem 9 miejsce, Mauricio Fondres wygrał. No, no już tak się nie układało fajnie, jak podczas tych wcześniejszych 3 edycji coś nie dało się wygrać po raz trzeci z rzędu. Ale po tym trzecim zwycięstwie już grupy zawodowe się zaczęły tobą interesować. A wtedy tak, wtedy gdy były grupy zawodowe, Czesław Lang był naszym menadżerem drużyny, gdzie Zbigniew Szczepkowski był szefem, Czesław Lang sponsorem, ale też takim jakby troszkę też menadżerem, organizator Tour de Pologne. No już zaproponował, bo były te drużyny zawodowe i gdzieś tam ktoś się do Czesława Langa, bo przecież znał wszystkich Włochów, spytał o tego Polaka młodego, czy by nie chciał przejść na zawodostwo. Już nawet byłem na takim spotkaniu, były umowy niemalże przygotowane. Ale jakoś się, no, słuchałem różnych głosów, że tu jeszcze jesteś za młody. No, wtedy zawodostwo było troszkę inne niż teraz. Tam jak się przechodziło, to już było coś innego. I powiedział, ty masz dopiero 21 lat, to jesteś za młody na zawodostwo, jeszcze nie przechodź, bo cię tam zajadą, zamęczą przez jeden sezon i tyle z tego będzie. No jakoś nie podpisałem wtedy tego kontraktu. Dzisiaj się tego śmiesznie słucha, dzisiaj, kiedy widzimy, jak młodzi kolarze wygrywają, jak młodzi kolarze rządzą w zasadzie w peletonie, no to był pewnie najlepszy czas, żeby na to zawodostwo przejść, ale przeszedłeś 2 lata później. Tak, bo w 94 na Tour de Pologne miejsce, jak powiedziałem, 9. Przychodzi rok 95. Też oczywiście w tych latach przyjeżdżają zawodowcy, grupy zawodowe. W roku 95 też startuje w Wiktorii Rybnik. Też przyjeżdżają grupy zawodowe. Przyjeżdża Subaru Montgomery, tak jak wcześniej, z Edwardem Borysewiczem, który jest oczywiście w Subaru Montgomery, był szefem tej drużyny. I przyjeżdża bardzo mocna ta drużyna, przyjeżdża Eddie Gragus, który był liderem wyścigu. I etap do Bielska-Białej, przed metą, 20 km przed metą. No, cały wyścig w ogóle też przyjeżdżałem gdzieś tam blisko, wysoko. Eddie Gragus był liderem, mostek drewniany przed Bielsko-Białym, kraksa, lider leży w żółtej koszulce. Nas taka niewielka grupka odjeżdża do przodu, w której był Zbyszek Spruch, między innymi, wtedy Zbyszek już od kilku lat przejeździł w zawodowcach w Lampre. Zbyszek było kilku innych zawodowców, było kilku kolarzy z polskich ekip, nie było lidera, ale jakoś tak zapadła decyzja, jedziemy. No to pojechaliśmy. Został lider. Zbyszek Spruch wygrał Tour de Pologne, bo był w tej pierwszej grupie. Ja skończyłem wyścig na trzecim miejscu, no bo wcześniej też wysoko przyjeżdżałem, czyli pojawiło się podium. Zwycięstwa nie było, ale podium. Straszna afera była z Eddie Gragusem i oni płakali, że jak tak można, lider się przewraca, odjeżdżają. No w tamtych czasach się jeszcze czekało, a tutaj jednak tego nie było. No ale to już takie inne historie, ale Edward Borysewicz po Tour de Pologne mi i Tomkowi Brożynie zaproponował kontrakt w US Postal, bo wtedy już jesienią, gdy w 95 roku drużyna się nazywała Subaru Montgomery, ale Edward Borysewicz już miał dogranego sponsora, pocztę amerykańską US Postal na rok 96 i właśnie tak wypatrzył Tomka Brożyny i mnie i zaproponował nam te kontrakty. I tu już się nie wahałem ani sekundy oczywiście. Kontrakty zostały podpisane do drużyny zawodowej i już w 95 roku jesienią startowaliśmy w pierwszych wyścigach w Chinach, Tour of China jako US Postal. No i później już 96 rok w Tour de Pologne nie jechałem, w US Postal w 97 też nie jechałem. Przyszedł rok 98 i tutaj też mam bardzo miłe wspomnienia z Tour de Pologne z roku 98, gdzie jechałem, gdzie ścigałem się w US Postal, ale jechałem w reprezentacji Polski. Tak jak teraz startuje reprezentacja Polski, wtedy też w 98 wystartowała nasza narodowa kadra i ja byłem liderem drużyny, a pozostali zawodnicy była tak jakby kadra młodzieżowa, młodzi zawodnicy. Ryszard Szurkowski był naszym szefem ekipy. I to też był bardzo ładny wyścig, który kończył się w Wieliczce w 98 roku i no, cały czas gdzieś tam ocierałem się o wysokie miejsca, ale to też nie była walka o zwycięstwo,
ale walka o podium. I ostatni etap kończący się w Wielice, jazda indywidualna na czas. Mój słynny ostatni zakręt, gdzie rozkojarzyłem się zupełnie, taką prędkością wszedłem, bo wcześniej dojazd przed tym zakrętem był po kostce i wszyscy mówili, tu jest kostka, jedź spokojnie, żeby się nie przewrócić. No to ja po tej kostce spokojnie przejechałem, a później się rozpędziłem, to tak za bardzo i zapomniałem, że ostatni zakręt jeszcze jest dość ostry, a było mokro, padało. Ja w ten zakręt wchodzę całą prędkością, jeszcze nawet dokręcam, no i tam lecę, ścina mi koła w barierki. Pod barierkami się znajduję i ostatnie 200 metrów wolno dojeżdżam i w sumie kończę na szóstym miejscu ten Tour de Pologne z 1998 roku. A tak myślę byłoby podium kolejne. No nie byłoby pierwsze miejsce, ale trzecie było, bo to tam były różnice nieduże. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mogłyby być, ale ten start wtedy w biało-czerwonej koszulce z Ryszardem Szurkowskim jako naszym szefem, no to też był wspaniały, fajny Tour de Pologne, który naprawdę bardzo miło wspominam. Darek, Tour de Pologne zaważył na Twojej karierze na pewno, sportowej, ale zaważył też na całym Twoim życiu, bo to zdjęcie z podium, 93 rok, to podium, tak, dlatego nie schodziłeś z podium wtedy po prostu. Tak, właśnie, że tak, koszulkę Górala założyłem w Warszawie na pierwszym etapie. Na początku jechałem w koszulce Górala, ale nie walczyłem w tej klasyfikacji. Gdy straciłem koszulkę Górala, przejąłem koszulkę młodzieżową, białą. Jechałem w białej i później, o czym rozmawialiśmy, była żółta. Ale codziennie na podium byłem. No i właśnie to spojrzenie, to jest Agnieszka, która koszulkę zakładała. Wtedy się poznaliśmy i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem do dzisiaj. Także Tour de Pologne jest, no, dla mnie bardzo takim ważnym wyścigiem, w sensie otworzył mi karierę kolarską, bo dzięki temu wyścigowi przeszedłem na zawodowstwo i później dalej jeździłem w tym największym peletonie światowym, ale też ułożył moje życie, poznałem żonę na tym wyścigu. No, także to jest taki wyścig, który cały czas jest mi bliski sercu, bardzo bliski sercu i tak pozostanie na zawsze. Dziękuję Ci bardzo, Darku, za te wspomnienia i fajnie, że trzymasz te pamiątki, bo to te koszulki i kask jeszcze. To jest kask jeszcze, właśnie to jest kask. Kask leży od początku. W tym kasku, to jest tak zwany rabarbar, czyli taki paskowy kask. W tym kasku przejechałem cały Tour de Pologne w 1993 roku, ten, który wygrałem. Już oczywiście były pełne kaski, bo czyli w juniorach jeździłem w pełnym kasku. Może nie były to tej klasy pełne kaski, jakie są teraz. To był taki steropian, jeszcze takie się różne czepki zakładało, można by mieć różnego rodzaju. Także były też te pełne, ale akurat ten 1993 rok Tour de Pologne jechałem w tym. Nawet mam zdjęcia, jak w tym kasku jadę. Nawet do 95 roku, jeszcze w 95 pamiętam zdjęcia w Tour de Pologne, też w tym tak zwanym paskowym. Pasuje Ci ciągle? Przymierz. Pasuje może, nie wiem. Nie przymierzałem, prawdę mówiąc, dawno. No, ale to coś dziwne. Tak, taki jakby za mały trochę. Dziwny. No, ale głowa mi chyba nie urosła. Ale w takich kaskach właśnie jeździło się wtedy i w takim kasku wygrałeś. Tak, no. Ale kask nie jechał. Teraz też, bo sprzęt nie jedzie, kask też nie jechał, ale jednak no, może też niewiele ochraniał. No ale co zrobić, jak później wszedłem na zawodowstwo i zupełnie bez kasku jeździłem przez wiele lat. To były czasy. Całe szczęście, że już się jeżdżę w kaskach. Teraz na małą przejażdżkę jeżdżę w kasku, a strach pomyśleć, jak to było, jak się ścigało bez kasku, ale poszanowanie było w peletonie też troszeczkę inne niż jest teraz. No właśnie, troszkę inaczej to wyglądało. Może przy kolejnej okazji o tym sobie też jeszcze porozmawiamy. Zresztą często podczas komentarzy o tym rozmawiamy. Dziękuję Ci za te wspomnienia, bo to fajna historia, fajna, kawał fajnej historii. No jeszcze, bo tak, to był w 98 roku, jechałem w reprezentacji Polski. Później właśnie, czego mi szkoda jedynie w Tour de Pologne, że nie wygrałem go czwarty raz. I to byłbyś jest taki... tym jedynym. To już nawet nie o to chodzi, ale później, bo tak, wygrałem jakbym takim młodym kolarzem, 19 lat, 20, 21, 3 pierwsze starty, a później się nie układało, ale tak chciałem powiedzieć, no w Banesto nie jeździłem, w WS Postal raz wystartowałem w reprezentacji, się nie udało, później w CCC w 2003, kiedy Czarek Zamana wygrał wyścig, też jechałem nastawiony na zwycięstwo, ale na Orlinku, eto w Karpaczu, było strasznie zimno, grupa nas już jechała, około 20 kolarzy tylko, zamarzłem, po prostu na tym etapie zamarzłem, głowa mi zamarzła, oczy, na zjeździe z Orlinka nie widziałem, po prostu mi drogi nie widziałem, musiałem się w połowie zjazdu wycofać, no niestety i wtedy w 2003 roku musiałem się wycofać. Gdy jeździłem w Liberty, też w tych dwóch najlepszych moich latach nie startowałem w Tour de Pologne.
Wystartowałem w 2006 roku w Astanie, gdy Astana wkroczyła do peletonu, ale wcześniej, przed Tour de Pologne, zaliczyłem kraksę na Beneluxie. 3 dni leżałem w szpitalu, później nie trenowałem, rozwalona noga, no i przyjechałem w Astanie w 2006 roku, no już bez takiej formy, aby wygrać Tour de Pologne, czyli też się nie udało. I jeszcze zakończyłem swoje starty w Tour de Pologne w roku 2008, gdy jeździłem, ponownie wróciłem do Zbigniewa Szczepkowskiego, tylko już wtedy do drużyny DHL. I też w reprezentacji Polski wystartowałem. Też był fajny wyścig, też w barwach biało-czerwonych, w kadrze narodowej. Wyścig w 2008 roku był bardzo zimny. Deszcz każdego dnia lał. Gdy wjechaliśmy w góry, był śnieg. Góry w zasadzie zostały odwołane, na które liczyłem. Dojazd do Zakopanego był tylko praktycznie, góry pominęliśmy, gdzie Jens Vogt odjechał na solo, wygrał cały wyścig. A ja też tak gdzieś tam przyjeżdżałem, też już tego zwycięstwa nie było, czwartego, ale też zakończyłem w 2008 roku swoje starty w koszulce biało-czerwonej. To tyle historii Tour de Pologne, startów Darka Baranowskiego w tym wyścigu. Teraz w troszkę innej roli, ale jest na tym Tour de Pologne zawsze obecny i ma swoją specjalną akredytację, którą dostaje co roku. Tak, mam akredytację od Czesława Langa, od Lang Teamu. Dariusz Baranowski, 3-krotny zwycięzca Tour de Pologne, akredytacja VIP, przychodzi taka do mnie do domu i to też jest takie no, bardzo fajne, miłe uczucie, także dziękuję dla całego Lang Teamu za pamięć i za właśnie takie zaproszenie na coroczną każdą edycję wyścigu. A ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.